Cześć i czołem, Mr. Pig z tej strony. Dzisiaj na warsztat wrzucamy sobie demko gry Nienix Cosmic Warfare. Gry, która już teraz wyszła w Early Accessie, ale demko jest tak naprawdę, przynajmniej z tego co wiadomo, jest wstępnym wejściem do gry tak naprawdę. Jeżeli zagracie sobie demko i potem chcecie sobie kupić tą grę, to będziecie mogli przenieść postępy z demka, co jest fajną opcją. Sądzę, że coś takiego powinno być szerzej rozpropagowane. Wiadomo, że nie w każdym każdej sytuacji jest to możliwe przy każdym typie gry, ale tutaj sądzę, że tak. Bo Nienix jest action RPG w kosmosie. Takim tak naprawdę Diablo w kosmosie, gdzie wcielamy się w pilota wielkiego statku kosmicznego albo małego statku kosmicznego. Montujemy bronię, montujemy ulepszenia, latamy po galaktyce i strzelamy do wszystkiego, co się da praktycznie, tak? Więc tak, ciekawa koncepcja. Nie wpadłbym na coś takiego samemu, ale mam nadzieję, że będzie to dobrze wyegzekwowane. Zagrajmy sobie jakieś pół godzinki w Nienix, wy wtedy będziecie mogli wiedzieć, czy to jest coś dla was. Link do demka będzie pod filmikiem, tak jak zawsze. Będziecie mogli także się zastanowić, czy chcecie dać lajczersa, żeby wspomóc w rozwoju kanału. No i zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Jedziemy. Solo campaign, create. Musimy sobie wybrać charakter name, więc będzie MR Pigamy, skoro wszystko jest Ame, tak jak teraz mi się zaczęło mówić. Możemy sobie wybrać też podstawowy loadout. One będą się różniły tym, że to są niby różne frakcje, które tak naprawdę mają też różne nastawienie. No wiadomo, ten będzie na zamrażanie, już może jak jest tutaj napisane. Tutaj jakiś wysoki kaliber, to brzmi coś jak dla mnie, jak chcę być wysokim kalibrem. Mr. Pig Game, jedziemy. Do you wish to play the tutorial? Several key items mi dadzą. No to dobrze, zobaczmy. Zobaczmy może, czy jest tutaj jakieś ciekawe podejście do tego, do tutorialiksowania. Okej, okay, możemy skipować. Steering mode A. Możemy sobie zmienić rodzaj sterowania. To jest ciekawe, ale tak, jak ze steering z tej... chyba strzeliłem czymś przez przypadek. Okej. Left control to jest brake, tak? Czekajcie, wcisnę left control. Hamujemy, a jeżeli... w sumie hamujemy w podobny sposób. Możemy zrobić continue. Ja chcę te dodatkowe rzeczy. O, shiftem przyspieszamy, wspaniale. Dobra, warp. Jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu teraz. Czekaj, z czym strzelamy tak naprawdę? Ja nie wiem. Okej, otworzyliśmy coś i dostaliśmy sensor. I ten sensor... Sensor możemy sobie gdzieś postawić i sensory, z tego co pamiętam, tutaj działają właśnie w taki sposób, że widzimy tak naprawdę dalej. To jest coś, co jest może nieintuicyjne w obecnych grach, ale tak, nie możemy oddalić kamerki, musimy... rozwaliliśmy coś, to się odbija. Okej. Skull indicators. Żeby oddalić widok, musimy właśnie mieć lepsze sensory. Co, tak jak mówię, nie jest aż tak oczywiste. O kurde, my jakoś nie trafiamy za dobrze tymi naszymi pinballowymi kulami. Okej. Czy mogę ten? F Interact. Widzę, że gra jest przystosowana też pod kontrolera, co jest ciekawe. Ignite. Możemy sobie założyć beam. Może załóżmy sobie beam. Aha, i mamy teraz... mamy lasery takie tutaj. Zium, 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 zium. Fajnie, fajnie. Czemu jesteśmy jacy spowolnieni, tego nie wiem. Ale musimy lecieć... Czy ja to muszę jakoś otworzyć? Czy tu jest jakaś brama, której nie kojarzę, czy coś? No dobra, continue to the unlocked structure, tylko że ona nie jest... A jest unlocked, nie zobaczyłem, że po prostu się otworzyła. No dobra, jestem trochę daleko. Ten sensor jest całkiem spory, ale to może dlatego, że to jest na potrzeby naszego malutkiego statku. Bo te statki, z tego co wiem, mogą naprawdę być tutaj szalenie wielkie. Włączmy laser zagłady i go spalmy naszym laserem zagłady. Niu, niu. On nas też trafił chyba.
ale my go chyba bardziej trafiamy niż on nas. Dobrze, wspaniale, rozwaliliśmy potwora. Co to jest? Standard engine, tak, jak sobie ulepszyć mój niestandardowy engine z moim standardowym. Faktycznie jesteśmy szybsi, już ewidentnie czuć, że jesteśmy szybsi. Exit tutorial, main objective. Polećmy, czekaj, to nie jest main objective. Checkout, the boost engine, tak, no ja już sprawdzam jaki mam boost, jest wspaniale. Mój boost jest naprawdę boostastyczny. Okej. Okej, możemy stworzyć warp gate, żeby... tworzymy... ja muszę go przytrzymać chyba. No dobra. Zrobiliśmy warp gate. I możemy wyjść z tutorialixa, bo taki był chyba zamysł. O cholera, co tu się dzieje? Okej, jesteśmy pilotem, który ucieka statkiem, czyli taka jest tutaj, taka jest wizja początku naszej przygody, o tak powiem. Dobra. Coś tam gadają. Czy my mamy cały ten ekwipunek? Tak, my dostaliśmy cały ten ekwipunek, który nam dawali. Okej, jakieś dziwne roboty znowu są nas zabić, podejrzewam. Mogę włączyć mój super mega ten death ray. Włączyłem mój super mega death ray. O, są przeciwnicy. Nie mogę jeszcze załadować mojego death raya. To moja podstawowa broń niespecjalnie mi się podoba, powiem wam. Death Ray jest zdecydowanie lepszy. Musimy uciec, ale są tutaj najpierw jakieś skrzynki, z których bym pozbierał rzeczy. Przyspieszmy. Wow, ale mamy boosty, ty. Czy ja mogę rozwalić skrzynki? Czy z nich coś wypada może? Nie wydaje się, żeby z tych skrzynek coś wypadało, które można rozwalić normalnie. Rozwalmy was, tam jest jakieś latium, nie wiem co to jest, może jakieś pieniądze albo coś takiego, zakładam, że tak, pewnie jest to jakiś pieniądz. Tam u góry coś piszą, ja tego na razie nie będę czytał, bo ja przyszedłem tutaj zabijać, a nie czytać, nie? Ale jest dużo szpeju jakiegoś, także to jest chyba mało przydatny szpej, ale może się spieniężę potem. Albo coś. Tak, całe wszystko wy... Clumsy, mighty, standard engine, strong, standard, damaged, standard... Czyli jest praktycznie cały czas to samo. Mogę jeszcze oddalić. Nie wiem, czy to chcę. Jest to trochę teraz przytłaczające, nie powiem, to, że to aż tak oddaliłem. Tutaj też będzie sensor i ten, i engine. Podejrzewam, że tak, jakby wszystkich tak jest. No dobra, we wszystkich tak jest. Nie ma jakiegoś większego sensu tego zbierania wtedy. Musimy chyba iść tędy, bo to otworzyli. Więc weźmiemy to. Może tutaj dadzą coś innego. Item provides an area of effect where it is activated. Nie mam pojęcia co to daje, ale dobra, weźmy inne rzeczy. Mamy Perger. Co to jest? To jest generates an area of effect. A, to są jakieś umiejętności, tak? Po prostu. I co to dało? Nie jestem do końca przekonany, żeby to mi coś dało, ale coś tu się stało. O, zdejmuje debuffy ze mnie. Okej. Leczy. Okej, czyli mamy leczenie. Mamy... Oni walczą sami ze sobą też? Okej, trafiliśmy tutaj po prostu na jakieś pole bitwy. Czyli mamy generyczne leczenie i mamy generyczne jakieś ściąganie ze siebie debuffów. Nie wiem, czy to są moi wrogowie, ale mogę ich zniszczyć, a jeżeli ja mogę kogoś zniszczyć, to uznaję ich za swojego wroga. Tym bardziej, że do mnie strzelają. Coś zaryczało. Nie wiem, czemu kosmici w kosmosie ryczą, ale statki kosmiczne może po prostu mają w zasadzie ryczenie na mnie. Kto wie, nie będę się kłócił tutaj z gierkową fizyką i z gierkowym podejściem do sytuacji. Rakietnice walą, to są chyba pułapki. Zniszczmy was. Ładnie. Walnijmy jeszcze nasze
O, coś wybuchło. Naprawdę, to oddalenie jest drastyczne w tym momencie, jak to mam. O, dostaliśmy poziom, fajnie. Zawsze lubię dostawać poziomy. Dostawanie poziomów mnie cieszy. Ojej, koleś ma miotacz ognia chyba. Ty. Okej. Mogę... Nie mogę włączyć, muszę uciec. Włączmy nasz laser. Okej, oni znowu zaczęli ryczeć na siebie. Albo na mnie, albo na kogoś. Okej, przeżyliśmy to. Ojej, ale was jest, ty. Musimy was zniszczyć wszystkich. Na szczęście nasz laser jest dobry w tym. Nasz laser jest zaskakująco dobry w niszczeniu ich takich wielkich ilości przeciwników. Wielkiej ilości małych przeciwników, nie? Przynajmniej, bo to nie są jakieś wielkie statki. Musimy zniszczyć jeszcze dwa entities, które tutaj są. Zawsze mnie śmieszyło słowo entities, bo to tak trochę brzmi jak titties. Fire Slash, coś tam, missiles. Tak, jak są wielkie, wielkie missile. Bo to bouncer jest, ten bouncer mi się nie podobał. RPG mamy i Potent Heavy. O, mamy rakiety. Strzelmy rakiety. Okej, rakiety są... Są chyba całkiem spoci. Możemy wystrzelić. Wow! One walą mocno. Tylko trzeba nimi trafić, a to jest podstawowa przeszkoda w byciu tak bardzo oddalonym od tego, od pola widzenia i pola rozgrywki polem widzenia, przynajmniej o to mi chodziło. A czekajcie, a ja wypróbuję na szybko te inne bronie, bo mam jeszcze Potent Heavy i... Wow, to chcę od rakiet. To jest chyba lepsze od rakietnicy. To mi daje jeszcze Frost Resistance, Energy Resistance, Fire Damage... Energy Damage od 2,9 do 9, a to od 3,4 do 4,3. Seconds between firing... Aha, czyli to się bardzo długo ładuje, to co ja teraz robię. Ale okej, niech jest, spróbujemy, jeżeli nie, to zmienimy. Tamto jest niby lepsze, ale jest super mega wygląda. Okej, mam jakiegoś mini bossa. Teraz tylko po prostu jesteśmy przez jakiś czas, jesteśmy praktycznie bezbronni, bo nie możemy strzelać. No ale rozwaliliśmy go. Okej, wzięliśmy Powerful Weaponry. Tutaj jakiś coś się rozsierdziło dookoła nas. Spróbujmy się uleczyć trochę. Dostaliśmy jakiś Powerful... Potent Defender i to jest inny rodzaj statku. Inne rodzaje statku różne rzeczy robią. Mogą też być o wiele większym po prostu statkiem i to tak naprawdę wiele, wiele większym statkiem, ale mamy Fightera, który ma 50 metrów szerokości, ten też, ten ma przyspieszenie takie, ma Warp Plasma, to jest, Warp Plasma to jest tak naprawdę mana. Wydaje się, że ten nasz jest lepszy, tak po prostu zwyczajnie lepszy od tego, co to było. Ale mamy też Vagrant's Frigate. Okej. Teraz jesteś, to ja rozumiem, jak mówiłem, że może być zdecydowanie coś silniejsze i większe. I różnica jest taka, tak naprawdę, jak ma się większy statek, oprócz tego, że jest się olbrzymim i ma się więcej pewnie hull pointów i jest się powolniejszym i tego typu rzeczy, to jest to, że często mamy działka na sobie i widzieliście, że jak przyjęliśmy to na siebie, to dostaliśmy działka, które zaczęły strzelać po prostu w kierunku najbliższego wroga, nie? Więc okej, wychodzimy z chyba podstawowej naszej lokacji, gdzie zaczynaliśmy. O, nie wiem, czy ja trafiłem dobrze, chyba nie trafiłem. Nasze działka walą okej. No dobra, to w sumie nie jest głupie zestawienie, bo my w tym momencie mamy kontrolę nad naszymi silnymi uderzeniami, a one będą strzelały tak co chwilkę i będą nas bronić. Okej, Onyxis, co ja teraz mam zrobić? Main objective, escape. A ja nie tego robiłem?
Chyba mi się wydaje, że ja to robiłem, tylko może po prostu źle to robiłem. No tutaj się coś otworzyło. Też podobno bywają momenty, w których tu są jaskinie i do niektórych jaskiń, takich no po prostu dungeonów, nazwijmy to dungeonami, może nie konkretnie jaskiniami jako takimi, ale jeżeli ma się zbyt duży statek, to się po prostu nie da do nich wlecieć, nie? Więc warto, z tego co słyszałem, mieć mniejsze statki przy sobie po prostu w zanadrzu i w razie czego podmienić, nie? Chociaż ta fregata mi się podoba, jest naprawdę mocna, chociaż laserek nie dolatuje aż tak daleko, jakbym chciał, ale nasze wieżyczki wydają się działać całkiem dobrze i tak, nawet pomimo tego, że do nas strzelają, to niespecjalnie nam cokolwiek robią, więc... O, czekaj, Training Outpost Quinos. Tu jest jakiś Training Outpost, do którego możemy dolecieć. I... okej. Jesteśmy chyba na zewnątrz. Jesteśmy już chyba w kosmosie właściwym. Jesteśmy już w kosmosie, w którym chcielibyśmy być. I bez ostrzeżenia strzelamy do kosmitów, przeciwników, wrogów. Nie wiem, jak mi się wydaje, że to są wrogowie. Po prostu do nich... O, rozbijamy też głową te skały, te wszystkie fajne rzeczy. My chcemy polecieć chyba do tego Trading Outpostu, strzelając do wszystkich po kolei. Kurde, chyba jednak muszę zmienić sobie ten podstawowy, tą podstawową broń, bo niespecjalnie mogę z niej trafić w cokolwiek. No dobra, teraz mi się udało trafić. Dostaliśmy jeszcze jakieś power-upy, repair power-up, czyli aha, tym się leczymy po prostu. Oni nam niespecjalnie wiele robią. Nie wiem, czy my mamy po prostu pancerz aż tak abstrakcyjnie potężny, że niespecjalnie nam mogą coś zrobić. To chyba nie jest wrogi statek. Chyba nie, bo nie możemy w niego trafić. Jesteśmy na stacji kosmicznej. Wylądujmy na stacji kosmicznej. I tutaj mamy jakiegoś super mega słodkiego kosmita, który sobie leży. Czemu my tak napieprzamy cały czas? Mogę to sprzedać? Ja to sprzedam wszystko. Bo nam jest niepotrzebne. Ja sobie inferior sensor sprzedam, żeby trochę przybliżyć kamerkę. Sprzedam też ten statek kosmiczny. Nie mamy requirementów. Czemu nie mamy requirementów fulfilled? Nie wiem. Bouncera nie chciałem. Tego sobie odstawię. Boost Engine może nie. Wave T1 Acid. Okej. Okay. A co ty sprzedajesz? On tylko kupuje rzeczy. On chyba nic nie sprzedaje specjalnie. Przynajmniej nic ciekawego. No dobra. Możemy... Czekaj. Survival. Utility. Enable Item Filter. Okej. Okay. Dobra, musimy opuścić ten statek. Może to nie jest dodatkowy, pełny statek, taki wiecie, totalnie, w sensie baza kosmiczna, taka totalnie baza, w której można sobie jakieś misje przyjmować i handlować czy cokolwiek. Chociaż posprzedawałem rzeczy, fakt, że nic ciekawego nie kupiłem, ale tam na dole jest Outpost Reginald, widzę, jest jakiś wielki napis. Okej, rozwaliliśmy, staranowaliśmy przy tym szereg komet. Rozwaliliśmy jakichś kosmitów, których bliżej, no nie wiem, w sumie ich niespecjalnie chciałem rozwalać, ale byli na drodze, więc może zamieńmy to na to i zobaczmy, jak będzie działało. Mamy jeszcze corrosive damage, chcę zobaczyć, jak to będzie się sprawdzało. Mamy wielką kulę. O, i mamy karabinek. O, karabinek jest ok, karabinek jak chcę. Wielką kulę może, a też niech jest. Nasze rakietnice walą jak szalone. Okej, mamy przynajmniej coś, z czego można strzelać. Tak regularnie i w miarę ciągłą serią. Jest to corrosive damage, czyli coś pewnie na zasadzie trucizny, tylko że w kosmosie, in space, jakbyście nie wiedzieli. Mamy też wielką kulę, która niszczy wszystko na swojej drodze. To może być dobre. Gdzie jest ten Reginald? Lecimy, Reginaldzie. O, tu jest chyba taka klasyczna stacja badawcza. Co jest tu? Możemy Trading Outpost.
Outpost is a small trading hub in the Nexia Galaxy. Okej. Okay. Nie chcę. Okej, okay, mamy akty, waypointy, czyli tędy będziemy mogli się teleportować. Okej. Okay. Tu jest teleporter. To jest dziwne dziecko, które z nami chce gadać i ono sprzedaje rzeczy. Okej. Okay. Możemy też z nim ten... hazard uprawiać. Nie wiem, czy jak chcę uprawiać hazard z dzieckiem. Nie wiem, czy jest to etyczne tak naprawdę, ale... Spensensor, nanobot generator. A co my mamy? To jest też nano? To jest purger. Okej, okay. Generates an area of effect opposing custom. Okej. Czyli to jest ten naprawczy. Czy ja będę widział, jak ja to kupię? Nanobot generation. Drone. Provides a passive bonus, has no activation. Drony mają więcej... Aha. To ja nie wiem, czy ja to chcę. Czy... I gdzie ja mam ilość pieniędzy napisane, gdzie ja mam... Aha, 853. Dobra, nie jest źle. Ma jakieś podstawowe bronie. To jest statek, który mógłbym kupić. Clumsy Vergantis. Nie brzmi to zachęcająco. Nie wiem, ja sobie to kupię. Ja. I wtedy mogę wmontować to na przykład tu. Okej. Okay. Okej, okay, zobaczymy, jak to będzie działać. Skupiliśmy sobie coś. Boost engine? Nie, my mamy już zwykły engine. Mamy nawet standard engine, który jest zielony, czyli zakładam, że jest lepszy. Są tutaj jeszcze jakieś punkty F. A, to jest po prostu miejsce, gdzie się sprzedaje, kupuje rzeczy. No dobra, czyli mamy miejsce Vargant, tutaj Reginald jest nam znany. Lećmy jakieś przygody kosmiczne sobie tutaj ogarnąć. Wylecieliśmy, zaczęliśmy już strzelać do czegoś. Ja nawet niespecjalnie muszę cokolwiek robić. A, to taką acid wave rozpuszcza. Nanobot generator. Czyli za każdego drona robi... Corrosive Attack, czyli po prostu taka tarcza, która będzie nas broniła chyba, będzie nas broniła, jak wróg by się za blisko nie położył, nie położył, no bo jak się położy za blisko, to też. Ty, ale to są chyba nasze dronki, które latają i strzelają, ty. Nie wiem. Mam wrażenie, że coś wyleciało. O matku, legł wybuch w powietrze. Ale nic nam nie zrobił. No, zakładam, że jestem jeszcze wystarczająco... O, tam jest jakiś wielki dziad. Puścimy w niego naszą wielką kulę smrodu. O, no, my się najedliśmy jakichś takosów pewnie albo czegoś. I teraz smrodzimy galaktykę. No dobrze, no ale wiecie, teraz latamy wielkim statkiem, nie? Możemy też polatać małym statkiem. Zobaczymy, jakby to wychodziło nam, jakbyśmy wzięli sobie mniejszy statek. I no, jesteśmy zdecydowanie mniejsi, jesteśmy zdecydowanie szybsi. Mamy o połowę, jak nie więcej, mniej życia. Mamy tę samą broń strzelającą, nie? Jest to samo, jakbyśmy mieli normalny nasz wielki statek. I tutaj ta rozgrywka będzie na tej zasadzie funkcjonowała. To są nasze dronki, czyli my chyba puszczamy po prostu dronki, które same walczą za nas i je korosują, nie? Zobacz, takie malutkie tutaj są. Okej, okay, lecą na kogoś, lecą i strzelają. Tak! Ja zawsze lubiłem buildy, gdzie są dronki jakieś. Zawsze mnie to cieszyło. Po prostu jestem chyba leniwy i niespecjalnie lubię sam z kimkolwiek walczyć. Tam jest jakiś research facility, polecimy tam, przyspieszymy naszym termoboostem. Rozwaliliśmy kogo się dało. Ziu, ale nam ten ogień. Oho, tu jest jakiś. Czy ja jestem w stanie tu wlecieć w ogóle? Czy tu jest wejście? A tu jest jakieś wejście. Spróbujemy. No, to jest taki chyba dungeon. O, jest jakaś rakietnica. Działko, które próbuje nam zrobić ała. No dobra. No, zwalmy na odległość to cudo. Poleciałem może w prawo, a może powinien... O! Tu są jacyś ci, jacyś wrogowie. No dobra. Lecimy dalej. Tam ktoś strzela... O cholera. To nie brzmi jak coś, z czym ja bym chciał... Ja nawet nie wiem, z czym my mamy do czynienia w tym momencie, bo ja nie widzę. A co to tam jest?
puśćmy tam kulę. Tam jest ktoś, kto na dużą odległość próbuje nam zrobić ała. A, to jest Angel of Death, jakbyście nie wiedzieli. Angel of Death nie ma najlepszej tej, nie ma najlepszej defensywy. I go rozwaliliśmy w tym momencie. Ogólnie ta gra też daje tutaj dużo możliwości takiej kustomizacji, jeżeli chodzi o rzeczy, które mają taki quality of life, nie? Bo można na przykład wybrać, jaki loot będzie automatycznie łapany przez nas, jak będziemy przylatywali. W tym momencie common loot musimy kliknąć, tak, żeby go złapać. Ale wyższej klasy looty, albo repair i pieniądze i takie rzeczy zbieramy od razu. Nie wiem, czy one domyślnie nie są zbierane od razu, ale... Ale no wiecie, jak nie chcecie zbierać już zielonych rzeczy, bo jesteście na zbyt wysokim poziomie, albo chcecie zbierać wszystko, to możecie sobie to ustawić i wybrać. To są takie drobne rzeczy, które sądzę, że mają, że robią dużą różnicę na dłuższą metę, jak się gra w tego typu rozgrywki, gdzie loot jest wszystkim, tak? Bo to jest rodzaj gry, w której najbardziej bawi nas to, no zabicie bossa oczywiście też, o na przykład jego. Ta fregata jest słabiutka, albo my jesteśmy jacyś super mocni. Ha! On był zdecydowanie większy niż groźny. Ciekawe. No ale dobra. No, tak jak mówiłem, tutaj loot w tego typu grach jest z mojego doświadczenia wszystkim. To jest najważniejsze, co może być. My wypuścimy dronki. Zapomniałem je wypuszczać. Bo jak ktoś zniszczył... A, okej, okay. Czyli ja je muszę aktywnie je muszę stworzyć, żeby mogły walczyć. Myślałem, że one są same się ruszają, tylko one były tak malutkie wcześniej, że ich nie widziałem, jak się pojawiały. Pójdźmy kolejne droneczki i one sobie teraz lecą i robią... Wow! Znaczy, no trochę samobójcze te misje robią, no ale są dronami, to mam mniejsze wyrzuty sumienia, że ktoś się rozwalił, jeżeli to jest dronka, nie? One nie mają duszy. Chociaż no teraz to podejrzewam, że wiecie, z tą sztuczną inteligencją może być wielki problem stwierdzić, czy coś jest warte uznania, że jest czymś żywym, czy nie. Samoświadomość, te sprawy, bajery. Ciekawe, czy jest to w ogóle coś, co... jest osiągalne poza biologicznym sposobem funkcjonowania. Nie wiem, nie chcę się nad tym zastanawiać. Jest to pytanie dla o wiele mądrzejszych ode mnie i ja nawet nie będę starał się tutaj odpowiedzi dawać. Czy ja mogę to rozwalić? Tak, mogę to rozwalić i to otwiera bramę. Aha. No, są jakieś wieżyczki nie są zbyt trudne, nie musimy się jakoś specjalnie przejmować, nasze dronki sobie z nimi dają radę. Rozwaliliśmy tutaj był jakiś jeden. Coś wypadło ciekawego? O, wypadł, fajnie. Cyk, rozwalmy to. Co ja dostałem? Bo ja coś fioletowego zebrałem. W ogóle mam dużo fajnych fioletowych rzeczy. Ale on jest unidentified. Aha, to może być problem. Bolt Blaster. Sprawdźmy, jak działa Bolt Blaster. I mamy muszkiet jeszcze. Ballistic Damage. Ten daje Energy Damage, ten Corrosive Damage. Nasz Corrosive Damage wydaje się całkiem spoko. Czy ja mogę to wsadzić? Ale hold out to identify. Chyba jest lepszy. No, ale to jest Nienix, Cosmic Warfare. No widać taki gierka w stylu właśnie takiego typowego action RPG, gdzie strzelamy, zbieramy luta. Mamy karabinek, fajnie. Jeżeli chcecie sobie zagrać to demko i może także zagrać w pełną wersję gry, to jest link pod filmikiem, tak jak zawsze. Ja jestem Mr. Pik, dziękuję wam za wasz czas, no i mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Pa!